Ale dobra, moi drodzy, kończymy przerwę, jedziemy dalej. Zostaliśmy zaatakowani po raz pierwszy, zobaczmy. A, czyli to jest dzikie plemię. Plemię Amazonek. Plemię Amazonek. Tak, bo to są wyznawczynie takiej dziwnej religii, które wierzą w Almalika, który dał kobietom mądrość, nie mężczyznom. Tak więc kobiety dominują w tej religii. Tak, kontaktowały się z tym bogiem Almalikiem poprzez używki, narkotyki. I tak, to są łowczynie niewolników Amazonki. Ale tutaj wysłały mężczyznę, czyli właśnie takiego trutnia jakby, na, nie wiem, jakiś samobójczy zwiat. No dobra. Chyba sobie poradzimy, wezwijmy wszystkich pod broń. Wódko też, tak na wszelki wypadek. I wykorzystamy chyba ten zbiornik wodny. Tak, tak żeby Mavis, nasza łuczniczka, mogła oddać maksymalną ilość strzałów. Ustawmy się gdzieś tutaj. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Stół rzeźniczy przenieść na zewnątrz? A może i tak, faktycznie, bo troszkę zajmuje miejsca, a miejsce jest premium w tej chwili dla nas. Okej, Wuko, idź tu gdzieś na tył. Mavis ustawmy tutaj, Norberteta na przedzie. Okej, to może być game over, mamy tylko dwójkę walczących, czyli... Okej, pudło. Trafienie. Kolejne trafienie, krwawi. I walka Norberteta z tym jego mościem, który jest dość mocno ranny. Tak, krwawi w tej chwili dość intensywnie. Pudło, ale... O, kolejny poziom, 12 strzelania u Mavis. Znowu jednak pudłuje. I świetnie, ogłuszyliśmy go. Czy bierzemy go do niewoli? To jest pytanie. W tej serii nie będziemy mieli niewolników. Okej, nie jest jakoś strasznie ranny. Potencjalnie użyteczny rolnik. Okej, nie jesteśmy jakoś źli, czyli go opatrzymy na pewno. Tylko nie mamy więzienia. Okej, wykorzystamy jedną z tych kwater. Na razie niech będzie tutaj, a potem jedną z tych kwater wykorzystamy jako więzienie. Czyli dajmy tu posłanie. I Wuko zajmie się nim. Wuko jest lekarzem i będzie zajmował się kontaktami z więźniem. Zdobyliśmy troszkę srebra i stalową maczugę, którą być może damy Norbertetowi. Muszę zobaczyć, czy jest lepsza. Troszkę uszkodzona. 4-12%. A nie, lepsza jest drewniana, ok. Okej, okay, broń w więzieniu, to tak, to nie jest idealna opcja, ale musimy dokończyć te kwatery. Mavis stresuje naszą małpę. Właśnie, okej, okay, ja wylosuję suba dla tego zwierzęcia, bo subów jest dość dużo, tak więc wylosujemy także i tutaj chyba. Czyli damy imię naszemu giganto Pitekowi. Zobaczmy. LOL! O, wow. LOL, który absurdalną ilość subów i donacji w sumie podarował. O, dobra. Gdzie to zmienić teraz? Mogę zmienić? Tutaj. Okej, okay, coś tu się... Aha. Okej. Okay. LOL! Nasze monkey! Dobra.
Okej, okay, opatrujemy rany, czyli tak, ten plemienny człowiek został dość mocno ranny, ale nie jest to nic poważnego. Jeżeli nie będzie infekcji, to powinien to przetrwać. I miejmy nadzieję, że to już jest ostatnia noc spędzona pod gołym niebem. Okej, okay, pytanie, co z nim robimy? Właśnie spójrzmy jeszcze raz na naszą ideę o religię. A, tutaj mamy właśnie 200% bonus do oswajania zwierząt z powodu tego bliskiego związku ze zwierzętami. To jest ten bonus, o którym mówiłem. Poza tym, nasi ludzie to tacy hipisi, wolna miłość i tak dalej. Czyli poliamory. Każdy może mieć nieograniczoną ilość mężów i żon. Nie wiem, jak to technicznie będzie wyglądało, bo jest problem z tym, że właśnie oni chcą spać z żoną, nie? Albo z mężem zawsze. A jak mają kilku, to jak to zrobić wtedy? Trzeba będzie się na zmiany. Raz tydzień z tym, nie wiem. Trzeba będzie robić, no dobra. Okej, okay, jagód potrzebujemy troszkę więcej, bo mamy ich trochę, ale w sumie te, które rosną tutaj najbliżej. Okej, okay, rośliny nam podrastają doskonale. Okej, okay, tu musimy ściąć drzewo niestety. Ale i tak drewna potrzebujemy, czyli... Dobra, pozbądź się tych rzeczy, będziesz miał kamienie na dalszą budowę. Dobra, czyli na tym etapie ogarnąć podstawy, a więc duży magazyn, źródło żywności i tak dalej. Potem będziemy jakieś inne rzeczy oczywiście wdrażać. Pytanie, jak nasza obrona będzie wyglądała w tej serii? Chyba trzeba będzie się otoczyć murem, bo... Tak, to jest mapa otwarta. Nie ma tu żadnych dużych gór ani wzgórzy. Czyli... O kurde, kryzys wiary? A, u tego jegomościa. O, może wykorzystamy kryzys wiary. Żeby go nawrócić, porzuć te amazonki feministki, które traktują ciebie jak obywatela drugiej kategorii. Dołącz do nas, do natury. Nawróćmy go. I właśnie a propos Vuko, być może zrobimy z niego kapłana. Zobaczmy. Spójrzmy na nasze role. Co my tu mamy? Czyli mamy lidera, głównego strażnika, czy tam naczelnego strażnika. Czyli to jest ten taki lider. Mamy strażnika moralnego, druida. Być może zrobimy druida z niego, wtedy szybciej go nawróci. Tylko druid potrzebuje dwóch rzeczy. Potrzebuje paciorków i kaptura. Nie wiem czy... A, właśnie zobaczmy, czy ja paciorki mogę na stanowisku tym... prymitywnym stanowisku rzemieślniczym zrobić? Czysto teoretycznie. O, tu mamy ciekawe opcje. Nie widzę. Kurde, to będzie problem. Nie wiem, jak to zrobić w takim razie. Kaptura też nie możemy tutaj zrobić. Czyli to wymaga troszkę lepszej technologii. A, ale moglibyśmy z niego kapłana zrobić. Narzekałby na to, że nie ma tych rzeczy. Na środku listy było? A, jest! Okej, okay, racja. Okej, okay, czyli zrobimy. Będzie chciał kaptura, ale kaptur na jakiś inny sposób zdobędziemy. Dobra, okej, okay, zróbmy paciorki. Muszę pytanie, z jakiego materiału? Z drewna chyba, nie? Z chityny, ze stali. Okej, okay, nie mamy tych rzeczy. Ze srebra moglibyśmy zrobić. Nie, zróbmy... Okej, okay, drewniane, na razie biedne.
Okej, okay, Mavis się tym zajmuje. Ona ma smykałkę do rzemiosła. Tak, dokładnie. Czyli zacznijmy to wykorzystywać. Kończymy nasze kwatery. Czyli to takie nasze tutaj szałasy. I mamy paciorki. Dobra, Wukko. Byłeś szamanem cienia. Pomogłeś plemieniu przetrwać atak. Chyba nadajesz się na naszego nowego kapłana, druida. Dajmy mu nową rolę. A, musimy... Okej, okay, nie mamy miejsca do rytuału, okej. Okay. Ale chyba nie muszę świątyni budować, jedyne... A, okej, okay, potrzebujemy tego. Czy to wystarczy? A, to wystarczy, okej. Okay. Dobra, zróbmy z niego druida. I w uroczystości udział weźmie też oczywiście Norbert i Mavis. Świetnie, okej, okay, powinno się udać, nie ma tu dużych problemów. Zacznijmy. Rytuał. Czyli na razie świątyni nie mamy. Mamy tutaj jedynie, tak, na środku tej polany. Mamy to miejsce. No. Plemienna muzyczka. I Wukko zaczyna przemowę. Mówi, że jest na tyle czarujący, że nadaje się do tej roli. Mówi, jak przezwyciężyć słabość, o przyszłości kolonii. Mówi o swoich dobrych cechach, o ważności i istocie jego nowej roli. O celu życia, o jego nowej roli w społeczności. Mówi o swojej otwartości, jak się nadaje do tej roli. Na temat swoich zdolności. Tak, pochwalił się naprawdę, no nie był skromny w czasie tej uroczystości, ale uroczystość się udała, świetnie. Mamy nowego kapłana. Druida, sorry, muszę pamiętać, że to jest druid. Czyli mamy specjalne zdolności nawrócenia. Możemy też kogoś pocieszyć po stracie. A, nie, możemy podbudować wiarę, pocieszyć po stracie, albo... w przemowie religijnej pomóc mu szybciej wrócić do zdrowia. Okej, okay, ubrał te paciorki, które są dość duże, najwyraźniej. Okej, okay, niech spróbuje tego nawrócenia i wtedy walniemy rytuał. I być może go nawrócimy. Okej, okay, jego pewność w jego poprzednią religię spadła. Okej, okay, użyjmy rytuału. A nie, nie rytuału, tylko tej specjalnej zdolności. Okej, okay, czyli prawie się udało. Wytnijmy to. Okej, okay, czyli tu niewiele brakuje. Naprawdę przestał wierzyć w swoje poprzednie wyznanie, ten jegomość. Czyli jest na to spora w tej chwili szansa. Okej, okay, mamy posiłki, mamy tutaj wszystko. Niedługo zaczną się zbiory. Tylko właśnie, wyłączmy zbieranie roślin Mavis i Wukko. Ten nowy rolnik się bardzo przyda. Jeżeli go zrekrutujemy, naprawdę bardzo się przyda, bo Norbert Ted jest dość zajęty tutaj przy budowie, jak widać. Wukko nie ma zbyt wiele do roboty. Gdzie co, daj... A, właśnie... Szkoda, że nie ma opcji, tak żeby ustawić, że jeżeli nie ma nic do roboty, to niech medytuje. Ja chyba mu dam w ten sposób troszkę więcej medytacji. Ok, kwatery prawie gotowe, jest tylko tutaj odrobinę potrzebujemy. Czyli tak, przerobimy to. Dajmy podwójne posłanie. Troszkę niesymetrycznie, ale trudno się mówi. Czyli to będzie dla Mavis i Wukko. To będzie więzienie nowe. A, okej, to nie jest dokończone, dobra. Czyli to będzie dla Norberteta. Tego możemy się pozbyć.
I tutaj nowe więzienie na razie. Okej, powinien go przenieść ktoś? Tak. Okej, świetnie, czyli mamy tutaj troszkę więcej miejsca, doskonale. Mamy uprawę bawełny? Tak, mamy. I nawrócenie! Wow, bardzo szybko poszło, doskonale, mamy nowego strażnika drzew. To więc teraz zrekrutujmy go i tyle. Okej, troszkę jest odporności, ale miejmy nadzieję, że to jakoś strasznie długo nie potrwa. Dobra. Okej, troszkę mięsa nam zgniło, ale trudno się mówi. Ludzie i tak za nim nie przepadają. Właśnie zobaczmy na nastroje w tej chwili, jak to wygląda. A, Norbert też próbował poderwać Mavis i się nie udało. Brak rozrywek. Musimy nad tym pomyśleć. Przerwany sen to niebawem zniknie. Podoba im się to, że są w lesie. Czyli spoko. Jak tam tresura Lola? O, coraz lepiej. Coraz lepiej. Spoko. Teraz tak. Kolejnego dnia przydałoby się wyciąć tą roślinność, te chwasty z tych naszych kwater. I zapewnić jakąś rozrywkę, czyli... Okej, zacznijmy to. Budowę kamieniem. Rzucanie kamieniem do obręczy. Dobra, może być gdzieś tutaj nawet, na tym centralnym placu, tej polanie. Teraz tak, nie podoba mi się, że to nie jest do końca symetryczne, czyli chyba to odrobinę przerobimy. I wyniesiemy chyba ten stół na zewnątrz, bo tak, będziemy z niego korzystać mało. Troszkę więcej przestrzeni magazynowej także się oczywiście przyda. Dobra. Niedługo powinniśmy mieć ryż, czyli tego miejsca potrzebujemy. Tak, 96%. I świetnie. Ryż się długo nie psuje. Czyli to już będzie taki zapas, który nam posłuży na wiele, wiele dni. O, okej, to jest nowa mechanika, z którą nie mam doświadczenia. Mamy gauranleńskie drzewo, zasobnik. Czyli zobaczmy. Okej, mamy tutaj kiełki tego drzewa gauranleńskiego. Możemy je wydobyć, aby zdobyć nasiono. I możemy to wspaniałe drzewo z tego wyhodować. Nasi koloniści połączą się jakoś mentalnie z tymi drzewami. O, i te drzewo będzie dostarczało nam jakichś zasobów. A także pojawią się pomocne driady, które pomogą nam w walce i w pracy. To jest coś, czego potrzebujemy. Okej. Czyli jak to zrobić? Harvest? Harvest, no. Okej, wyślemy tutaj Norberteta, bo jest najbardziej doświadczonym rolnikiem. W sumie niech wstanie i od razu to zrobi. I tak, po środku wioski to posadzimy, dokładnie. To brzmi ciekawie. Być może to nam dostarczy drewna też. W taki sposób, że nie będziemy musieli ścinać drzew. Okej, ma to coś i... ma? Tak, okej. Dobra, aha, to ciekawe. Tak, zasadzimy chyba to dosłownie gdzieś tu. Nie może być blisko budynków, aha. Ma takie same minusy jak drzewo anima, czyli nie może być zbyt dużo budynków obok. Okej, zaraz zobaczymy. Okej, jest tutaj to coś. A, Norbert się zatruł. Dlaczego nie zjadł tego? A, bo może dlatego, że jest z mięsem, nie preferuje tego. W ogóle nie ma zakazu jedzenia mięsa, nie wiem dlaczego posiłku nie zjadł. Może dlatego, że nie
preferuje. Dobra, zasadźmy to drzewo. Okej, ta kara nie jest duża, czyli niestety tutaj na środku nie może być. A, ale ja bym chciał, żeby to było na środku osady. To ładnie by pasowało. Pomyślmy, gdzie to zasadzić. Ja bym chciał, żeby to było na środku naszej osady jednak. Dobra, może gdzieś... Okej, dobra, nie musi być ultrasymetrycznie. Dajmy to gdzieś tutaj. Tu zostawimy sobie troszkę miejsca, bo tu też nie możemy budować, gdzie jest drzewo Animo. Okej, tu nie jest aż taki duży zasięg. Dajmy to... Daj przy polach, i tak nic tam nie zbuduję. Być może płoty będę miał. Nie wiem, czy płoty mogą być, czy nie. Nie, tutaj. Dam to tutaj. Okej. Nigdy nie używałem tej mechaniki, ale... To może być ciekawe. Coś nowego. W sumie to Norbert, zrób to od razu. Okej, mamy drzewko. Maleńkie na razie. Ale wielkie liście z niego wylatują. O! Zacznijmy rytuał połączenia. Okej, łącznik połączy się z... drzewem gaurenleńskim, dotykając go i mówiąc do niego, informując stałe połączenie. Inni zbiorą się w kręgu, aby przyjrzeć się rytuałowi i dać mu swą moc. Okej, czyli zaczniemy ten rytuał. On sprawi, że tutaj jakieś zacznie rosnąć jakiś mech gauranleński, który sprawi, że ładniej będzie okolica wyglądała. Okej, zacznijmy. Ja chyba też przesadzę te drzewka i na pewno... Okej, tego chcemy się pozbyć. Tylko to muszę rozwalić fizycznie, nie mogę tego zdemontować. Dobra, zacznijmy ten rytuał i zobaczymy, co z tego wyniknie. Fatalna jakość. Dlaczego? A, to zależy tylko od ilości członków, okej. Ale będziemy mogli chyba tego... Właśnie nie wiem, jak często można tego używać. Ten kolonista będzie musiał pielęgnować to drzewo kilka godzin dziennie. Wybierz mądrze. Okej, chyba ten nowy rekrut bardziej się nada, tak mi się wydaje. Tak, chyba ten nowy rekrut to będzie... Jest specjalistą od roślin. Chyba poczekamy na tego nowego rekruta w sumie. Tak. Okej, mamy to. Obręcz, czyli troszkę będzie więcej rozrywki. I skończyło nam się jedzenie, czyli zbierzmy troszkę więcej okolicznych jagód. Jeżeli są... No, już dużo tego nie ma. Sporo wyzbieraliśmy, niestety. Włóko nam medytuje. 3 trawy w tej chwili, potrzebujemy 20, przypominam. To drzewo umrze, jak nie połączę go w ciągu 3 dni. Aha, okej. To Norbert Ted będzie musiał być w takim razie. Chyba, właśnie... Czy jest jakaś preferencja, jeżeli chodzi o zdolności i to, kto ma być łącznikiem? Wuko lepiej? Być może. W sumie Włókko. On będzie miał dużo roboty, kiedy będzie gotował, ale tak, on ma najmniej w tej chwili roboty. Dobra, zacznijmy rytuał i Włókko, nasz druid. To pasuje tematycznie, żeby druid był łącznikiem z tym wspaniałym drzewem. Tak mi się wydaje.
Okej, okay, zacznijmy rytuał. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay, Wuko mówi, jak ładne są triady. O, psychicznej więzi z tym drzewem. I mamy zakończenie rytuału. Zobaczymy, jakie są efekty. Czyli tak, drzewo zacznie produkować małe zwierzęta, zwane driadami, które zaczną wyrastać w zasobnikach przy korzeniach tego drzewa. Driady mogą być wyspecjalizowane do wielu kast. Możemy wybrać, jakie kasty będziemy chcieli. Im większe połączenie między drzewem a człowiekiem, tym więcej driad może utrzymać jedno gauraleńskie drzewo. Okej. Okej, czyli jakieś te Pikachu. Są te driady chyba? Dwie może utrzymać? Musimy wybrać kastę? Ciekawe, mamy coś nowego. Jaką okej, co będziemy chcieli? Czy mamy tragarza? Okej. Mamy koro skórego. Specjalizuje się w otrzymywaniu uderzeń w czasie walki. O, czyli to będzie taki tank. O, ciekawy. Mamy drapacza. A, czyli agresywna driada. Specjalizuje się w atakach. O, mamy twórcę drewna. Czyli ta driada razem z drzewem gauraleńskim może produkować podobny do drewna materiał. Ale nie jest zbyt efektywna w czasie pracy i w walce. Okej. Okej, mamy kolejny, który wytwarza leki. Kolejną driadę, która wytwarza jagody. Co to jest? A, to może wytwarzać nowe zasobniki. A, to są królowe driad, które działają jak symbionty z drzewem. Okej, okay. Skomplikowane. Czego potrzebujemy w tej chwili? Wydaje mi się, że potrzebujemy jednego drapacza. Tragarz też by się przydał, ale chyba drapacza potrzebujemy. Tak, bo mamy tylko dwójkę walczących. Ale drewno też by się przydało. Okej, drewno weźmy na początek. Okej, zmiana kasty zajmuje czas i energię. Okej. Dobra. Czyli Wuko. Dużo roboty przed nim, musi tu jakoś mistycznie się połączyć z tym drzewem, niczym w awatarze czy coś tam. No dobra. Trzeci walczący wejdzie po rekrutacji, też prawda. Mhm. O, czyli przycina to to drzewko. Ale ja będę chciał, żeby ta okolica ładnie wyglądała, żebyśmy widzieli to drzewo. To jest coś niesamowitego. Przesadźmy te wszystkie dęby. Tak, zróbmy tutaj troszkę miejsca, poprzesadzajmy te drzewa. I rozwalimy też te wraki samochodów. Pytanie, ile potrwa rekrutacja? Odporność 16. Wuko ma zdolności społeczne 7, ale ma dużą pasję, czyli powinno być chyba ok. Ok, przedostatni dzień wiosny. A w lato będziemy mieli pierwsze święto, pierwszy rytuał, który będziemy musieli odprawić. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
świetnie. LOL wytresowany do ochrony. Czyli będzie bronił swoją pani, a więc Mavis. Mamy nowego questa. Czy chcemy mieć do czynienia z Imperium Boga? Nie. Tak szczerze mówiąc, nie. Zabiera mi drzewa, będą spadki morale? Nie, ja tylko je przesadzę obok. Jesteśmy otoczeni przez las. Spokojnie. Okej, wynieśmy też ten złom stąd. Zębaty, wielkie dzięki za suba, witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Okej, tutaj trzymajmy też te rzeczy. Okej, jak z tymi driadami w tej chwili wygląda sytuacja? A, 4 godziny dziennie. Czyli Wukko jeszcze nie dokończył tego rytuału zmienienia kasty. Okej. Gotuję, dobra. Okej, ryż! Świetnie. Okej. Doskonale. Dużo tego ryżu nie ma, ale w tym sezonie na pewno jeszcze więcej go wytworzymy. Wukko nam tutaj gotuje kolejny posiłek, doskonale. I mamy kolejnego gościa, zobaczmy. A z innej frakcji tym razem. Trójka gości, też jakieś plemię. Plemię zielonego niedźwiedzia Baro. Zobaczmy. Pokojowo nastawione plemię. Jaką mają religię? Naturalna łąka. Purpurowy Bumrat siedział na ławce w parku przez 20 lat, kontemplując nasz świat. Dzięki jego spostrzeżeniom napisała księgę założycielską tej religii. Okej, ciekawe. Purpurowy Bumrat. Dobra, czyli nienawidzą wydobycia, prymat natury. Mamy wiele wspólnego z nimi. Bardzo dużo wspólnego z nimi mamy. Okej. Świetnie, drzewa. Poprzesadzajmy na boki po prostu. To nie jest tak, że ja nie chcę mieć tu drzew, ja chcę mieć ładny widok na to drzewo. Czyli po prostu troszkę na bok to poprzesadzajmy i tyle. Okej. Odporność spada, czyli niebawem zrekrutujemy tego jeńca. Przyrządzamy ryżowe posiłki. Doskonale. Ale oczywiście przygotowanie, zbudowanie jakiejś kuchni też by się przydało. Tak. Dużo budowania przed nami ogólnie. I Wukko ma naprawdę dużo roboty. Nie wiem, czy da rady się tym zająć, cholera. Czyli tutaj mamy siłę połączenia. Im większa siła połączenia, tym więcej driad. Ale też bardziej trzeba to utrzymywać. Spada to 4% na dzień. Okay. Dużo roboty przed naszym druidem. Nie wiem, czy nie za dużo. Okej, niech porozmawia także z przedstawicielami tego plemienia zielonego niedźwiedzia. I tu możemy jakiś handel ubić. Okej, mamy komponenty, które z tego wraku wydobyliśmy. Mamy dużo leków. Sprzedajmy tą maczugę jedynie. O, jakiś skórzany hełm. Kupić go? Doskonałej jakości. Drogi trochę.
Nie, za drogi. Trzymaj, mamy, nie mamy dużo srebra, trzymajmy to srebro na coś, czego będziemy naprawdę potrzebować. Adrian, wielkie dzięki za donację. Świetny klimat tej serii. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ciekawie się zapowiada. I mam nadzieję, że będzie seria udana. Dobra, przenieśmy ten stół rzeźniczy na zewnątrz, tak żeby w tym magazynie było więcej miejsca, bo... Tak, to nie jest zbyt duże pomieszczenie. Dobra, sytuacja z jedzeniem. Pytanie, czy więcej go potrzebujemy, bo ja nie mam wyczucia. Nie wiem, jak będzie z zimą. O kurde, widzę, że ten ryż już poszedł. Cały ryż, który zebraliśmy, już go nie ma. Okej, chyba potrzebujemy kolejnego poletka. Mamy tutaj jeszcze kukurydzę. Rośnie kolejny ryż. Niemniej... Możemy mieć problem. Potrzebujemy też drewna. Czyli być może zetniemy kilka drzew. Ciągle jest kara. Tak, bo ja potrzebuję tutaj... Muszę... Dobra, na razie wykopmy te drzewa. Chcemy mieć dostęp do żyznej gleby. To chyba wystarczy. Troszkę więcej miejsca będzie. Okej, mglisty poranek, ostatni dzień wiosny. Mavis i LOL mają silną więź. Świetnie. Doskonale. Czyli LOL będzie bronił swojej pani, czyli może być pomocny w walce. Ciekawe, na ile efektywna jest. O, może atakować! A, czyli Mavis już kontaktuje się. LOL zna kilka sygnałów głosowych i między innymi sygnał do ataku. Wow. Gigantyczna małpa to. No, świetnie. To nam się przyda. Kazałem wycinać, a racja. Okej, jedno niech wytnie, bo potrzebujemy troszkę drewna na opał, tak czy inaczej. Ale resztę tak wykopmy po prostu. Okej, drzewka poprzesadzane. To chyba spada. Wciąż nie wybrał tej kasty Wukko. On ma naprawdę dużo na głowie. Może to był zły pomysł, żeby jemu dawać to połączenie. Też nie możemy tego regulować z tego, co widzę, kiedy on się tym zajmuje. Bo nie ma tego ani tutaj, ani tutaj. Ale dobra, trawy nam przyrasta. Mamy 5. I świetnie, okej. Zwolniliśmy dużo, dużo więcej miejsca na uprawy, bo krytycznie chyba ich potrzebujemy. Pytanie, czy kukurydza nam wyrośnie, jeżeli teraz ją zasadzimy? Wydaje mi się, że nie. Ryż chyba za szybko. Nie jest aż taki odżywczy, czyli wydaje mi się, że to, co zrobimy teraz, to ziemniaki. Tu będzie kolejna rzecz. Dajmy troszkę drzewek tutaj też blisko naszych budynków, bo to poprawia naszym ludziom humorem. Zmniejszymy medytację. Tak, bo ja chciałem jak najszybciej, żeby moce psychiczne się pojawiły, ale to może być przesada w tej chwili, tak. Zredukujmy to do 3 godzin. I być może też innym naszym kolonistom każemy medytować. To być może będzie dobra opcja. Bo Włoko ma w tej chwili masę, tak, masę rzeczy do roboty. O! LOL może ratować, niedługo zacznie przenosić rzeczy. Doskonale. I teraz tak, niech podąża za Mavis, kiedy będzie powołana pod broń. A poza tym niech robi sobie co chce. Nie musi cały czas być blisko niej. Okej, Mavis nie ma nic do roboty. Być może ona może
medytować też troszkę. Tak, dajmy jej 2 godziny medytacji każdego poranka. I okej, nie mamy dużo tego jedzenia. Czemu ona nie przesadza? A, bo wyłączyłem jej sianie, okej. Dobra, włączmy na razie to, niech pomoże. I dajmy tutaj zlecenia nowych pól uprawnych. Megapole z ziemniakami, wydaje mi się, że to jest, czego potrzebujemy w tej chwili. Mhm. Z tego będzie max jeden zbiór. Czyli zróbmy to. Powinno wystarczyć na zimę. Na razie wyłącz Lolowi trening przenoszenia, zużywa to sporo jedzenia. A, też prawda. A, wiem coś. Ja podejrzewam, że wiem, co się dzieje z tym ryżem. Ten ryż jest, kurde, zżerany przez Lola. Bo kiedy go tresujemy, to jako nagrodę Mavis musi mu zaoferować oczywiście przekąskę. A, to może być to. W sumie może racja, może to jest ekstrawagancja na tym etapie. Też nie potrzebujemy jakoś krytycznie tragarza. Chyba tak, chyba wyłączymy na razie tresury przenoszenia. Tak, bo to jest olbrzymie zwierzę. Ja nie wiem dokładnie, jakich było rozmiarów. Tutaj nie ma informacji. Ale potrafi zjeść, podejrzewam. I tak będzie żarł nasze jedzenie, ale też będzie jadł coś tutaj. Ale te posiłki z tresury to jest takie ekstra, nie? Czyli na pewno będzie jadł tego troszkę mniej. Lato! I w czasie lata, zobaczmy. Pierwsze święto naszej ideoreligii. Bo jeżeli spojrzymy na rytuały, to mamy tutaj objawienie Oldmusa. Do tego potrzebujemy oczywiście tej wielkiej fajki wodnej, którą mamy tutaj, i masy dymowego ziela. Tego na razie nie mamy. Tego rytuału możemy dokonać kiedykolwiek. I jaka to była nagroda? A, przeładowanie mocy psychicznych, czyli tak. Nasi ludzie palą masę tego dymowego ziela, mają jakieś wizje, Oldmus im się objawia i dzięki temu mają większe, silniejsze moce psychiczne. Tego możemy dokonywać kiedy chcemy, ale w tej chwili najbliższy rytuał to jest letni festiwal, który jakoś oryginalnie się nie nazywa, ale tak, czas na zabawę, środek lata, społeczna taka impreza i jeżeli będzie udana, to mamy szansę na nowego rekruta. Czyli to jest kolejna rzecz, którą... Tak, to jest kolejny rytuał, który będziemy chcieli zrobić. I nie pamiętam dokładnie... Aha. Okej, to się pojawi za kilka dni, bo nie wiem, czego będziemy potrzebowali, żeby był bardziej udany. Dać strefę małpie, żeby tu nie wchodziła? No zobaczymy. O! Karawana kupiecka. Średniowieczna karawana kupiecka. Mamy handlarza winem. A, wyglądają jak z XV wieku, z czasów wojny stuletniej. Bazinety wszyscy. Średniowieczny handlarz winem. Spójrzmy na tą frakcję. Królestwo Min. Okej, czyli to jest takie pokojowo nastawione średniowieczne królestwo. Żyją w zamkach, mają chłopów, rycerzy i tak dalej, i tak dalej. Spójrzmy na ich religię. Pokutna teonomia. A, ta nazwa Rydell się generuje dość często, proceduralnie. Okej, czyli jakaś kapłanka zaniedbała Boga. Dobra, mniejsza z tym. Oni wierzą w jednego Boga i czują się winni, że pokutują za grzechy swoich poprzedników.
Czyli są bardzo dobroczynni i lubią ból. Czyli tacy ascetyczni, królestwo, tak. Altruistyczno-ascetyczne średniowieczne królestwo. Ciekawe. Okej, okay, Vuko przemiera głodem. Okej, okay, to... nie mamy jedzenia. Czy to lol? Właśnie, czy to lol? To jest problem. Szybko, desperacko zbieramy jagody z okolicy. Ja po drugiej stronie rzeki nic nie zbierałem, tu powinno być tego dużo. Okej, okay, mamy problem. Lekki. Tak, lol tu wchodzi i zżera wszystko. Okej, to nie był dobry pomysł chyba. Monki to nie był dobry pomysł, moi drodzy. Zżera... nie wiem, jakieś tony jedzenia niestety. Okej, Vuko, porozmawiaj z nimi. Z tym Terrikiem. O, mają nawet imiona takie trochę średniowieczne. Czy mi, albo mi się wydaje. Okej. Okay. Okej, czyli sprzedaję jedynie winogrona i wino. Kurde, wiecie co? Roleplay. Vuko kupi wino. A, ile mamy srebra? Tyle. Kupi dwie butelki wina. Vuko, który ma, przypominam, chemiczną fascynację. Wszyscy nasi ludzie lubią substancje odurzające, ale Vuko zwłaszcza. Nie mógł się powstrzymać. Kupił dwie butelki wina od średniowiecznego kupca. Okej, Vuko bliski załamania, bo umiera z głodu. Dobra, zbierajmy te jagody. A, nasi ludzie... dobra, wyłączmy Mavis uprawę i niech zbiera te jagody. Okej, okay, tu wzrasta dość ładnie, ale nie wiem, kiedy się za... wciąż do końca będę musiał doczytać, ale chyba jeszcze nie przeprowadził tego rytuału zmiany kasty. A, potem będziemy mogli zmienić to na kogoś innego, też widzę. Co ciekawe. Okej, okay, co mamy tutaj? Tkacz imieniem Fugli rozbił się w pobliżu. Cierpi na jakąś chorobę i nie będzie mógł chodzić, ale powróci do zdrowia naturalnie w ciągu kilku dni. Jest także szansa na błyskawiczne ozdrowienie. Okej, może moglibyśmy tą wyleczyć tą przypadłość, mając masę zaawansowanych technologicznie leków, których nie mamy. A, chce dołączyć do nas. Czy się godzimy? Okej, okay, pomóżmy. Okej, okay, dobra. Kto to jest? A, czyli dołączył do nas automatycznie, okej. Okay. Tylko on jest przedstawicielem innej religii. Kult... Tortlopsa. Okej, okay, nudyści, którzy lubią ciemność i prymat człowieka. Wow, okej, okay. Będziemy musieli go nawrócić. Nie spodoba mu się u nas na bank. Dobra, ratuj go. Aha, potrzebujemy posłania. A, troszkę sobie komplikujemy sytuację. Coraz więcej gęb do wyżywienia też. Sprawa się troszkę komplikuje. Na razie niech śpi, powiedzmy tutaj nawet. Dobra, Norbertet, ratuj go. Mavis, co robi? Okej, zbiera, świetnie. Mamy dużo jagód, trzeba je tylko przynieść, przyrządzić z tego posiłki i powinno być okej, jeżeli chodzi o jedzenie. Kukurydza to jest kolejny plon. 44%. To już szybciej chyba, tak, szybciej będzie kolejny ryż.
Tak, ale potrzebujemy dużo więcej jedzenia. To chyba przez Lola. Wydaje mi się, że to przez Lola. Okej, ta choroba potrwa 31 dni. Jakie są tego efekty? O kurde. O nie. Okej, czyli przez pół roku Fugli praktycznie nie będzie mógł chodzić. A, nie wiem, czy go zostawić. Spójrzmy na jego cechy. Artysta, rzemieślnik. Kurde, nie wiem, czy go zostawić teraz. Czy mu dawać imię? 31 dni. Będzie. Ale jest szansa, że szybko wyzdrowieje też, prawda? Dobra, poczekamy do wyzdrowienia i wtedy dopiero damy mu nowe imię. Bo tak naprawdę on będzie tu leżał jak warzywo i nic nie będzie robił. Okej, Vuko w końcu przyrządza kolejne posiłki. Vuko będzie musiał się też nim zajmować, niestety. I kolejny dzień dobiega końca. Jak te driady? Jak zobaczyć, czy one nam się pojawiają? Okej, kasta jest wybrana. A, i za 4,5 dnia pojawią się pierwsze driady. Okej. Kryzys wiary. A, u tego nowo nawróconego. Okej. Powodem jest to, że jest skrajnie niedożywiony. Tak, nie mieliśmy jedzenia przez jakiś czas. O, jest cały czas głodny strasznie. Wukko, weź nakarm go może? Wykryliśmy. Może to jest powód do rajdu. Wykryliśmy stanowisko drwali. Do wyrębu. Jesteśmy strażnikami drzew. A nie wiem. Tak z punktu widzenia roleplayu, to naszym obowiązkiem jest chyba wręcz zlikwidowanie tego obozu. Oni niszczą to, czego jesteśmy strażnikami. Chyba trzeba będzie dokonać najazdu, bo nie jesteśmy jak. Tak, nie jesteśmy frakcją, tak jak cybergórnicy, którzy chcą najazdów, ale. W tym przypadku chyba trzeba będzie. Nacja Banastra, co to jest za frakcja? Nie ma tego tutaj? Okej, to musi być jakaś inna frakcja, której nie ma w tej niestandardowa, że tak powiem. Okej. W sumie zdobędziemy drewno też. Co jest dość cenne dla nas, bo nie możemy ścinać drzew. Chyba ruszymy na rajd. Zobaczmy tak czysto teoretycznie, jak daleko to jest. Okej, pół dnia. A nie, chwila, tutaj. Jeszcze raz. Jeden dzień drogi. Okej, w sumie jedzenie. Okej, przede wszystkim to jedzenie musimy o to zadbać, bo nasi ludzie przymierają głodem w tej chwili. Jak tam nastroje? Zobaczmy Norberteta. Jadł surowe mięso, kolejne ścięte drzewa, okropna sypialnia. I przez jakiś czas nie był w pobliżu drzew, jak to możliwe? Chyba musimy tu dosadzić trochę. Ma być troszkę lepiej zadowolona, ale głodna straszliwie. I Wuko chce używki. Jeszcze tego wina nie wypił, ale na pewno będzie chciał. Padniemy z głodu przez ten rajd. Wiem, dlatego poczekamy jeszcze z nim, aż sytuacja się troszkę ustabilizuje. Dobra, kolejna medytacja. Czyli Mavis medytując też przyspieszy przyrost trawy anima.
I kolejne wielkie pole ziemniaków, które miejmy nadzieję nas uratuje na zimę. No ale zobaczymy. Dobra, wszystkie kurde jagody w okolicy. O, okej, okay, tych jagód jest dużo. Dobra, zbierać wszystko. Do 4 dni triady nam pomogą. I pytanie, jak to działa? Czy jeżeli będziemy mieli te dwie drzewne driady, to wtedy, jak się limit zwiększy, możemy mieć inny typ? Czy jedno drzewo może mieć jeden typ? Właśnie. To jest dobre pytanie. Ile czasu do rekrutacji? Jeszcze trochę. Kurde, ja wyłączyłem tresurę. A, to jest na utrzymanie, żeby dziki nie był. Okay. Sporo tych jagód, to mi się podoba. Zwiększmy też to składowisko trochę. Ale dobra, moi drodzy, godzina 21. Trudne początki, nie powiem. Ciekawe, ale trudne. Sytuacja z jedzeniem to jest na pewno problem. Nie możemy w razie kryzysu po prostu upolować sobie jakichś zwierząt, co na pewno komplikuje sprawę. Ale dobra, ale ciekawe, dużo nowych mechanik. Mam nadzieję, że ta rozgrywka będzie interesująca. I dużo... Ja dużo modów zainstalowałem, czyli dużo nowych, ciekawych rzeczy wciąż do odkrycia przed nami.